Nieczynne od ponad 30 lat torowisko na trasie Lubin-Chocianów zamieni się w ścieżkę rowerową. Jako pierwszy powstanie odcinek Obora - Szklary Górne. To zadanie ma być zrealizowane w roku 2017. To prawie ponad 6 km ścieżek. Natomiast rok 2018 ma przynieść budowę ścieżki łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Lubinie, prowadzącą do obory, z tym wybudowanym w roku 2017 odcinkiem. Plany zakładają budowę ścieżki rowerowej, która będzie kontynuacją istniejącej ścieżki rowerowej, przebiegającej w granicach obrębu Lubina. Mamy nadzieję, że do projektu uda się włączyć Chocianów i Przemków i stworzyć taką naprawdę subregionalną, dużą ścieżkę rowerową. Docelowo ścieżka, której budowa ruszy w tym roku, ma prowadzić do Chocianowa, a być może nawet do Przemkowa.